Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale w godzinach południowych w poniedziałek. Rozpoczynamy nowy tydzień jeszcze wczoraj przez Polskę przemieszczał się bardzo dynamicznie niż Helman w tym momencie znajduje się nad Białorusią zerkamy sobie na zdjęcia satelitarne widzimy centrum tego niżu nad Białorusią widzimy jak bardzo mocno okręca się ten niż jest to bardzo dobrze tutaj zarysowane możemy zauważyć centrum ośrodka tego niskiego ciśnienia ciśnienie w tym momencie wynosi 1500 paskali i sam niż wypełnia się jeszcze będzie przynosił dzisiaj trochę gorszą pogodę przede wszystkim w Polsce północno zachodniej wynika to z tak zwanego efektu morza bądź efektu jeziora które będzie cały czas występowało niż przemieszczając się w kierunku południowo-wschodnim ciągnie ze sobą zdecydowanie chłodniejsze powietrze to chłodniejsze powietrze przemieszcza się nad cieplejszym morzem bałtyckim i wędruje w kierunku polski i to powoduje na wybrzeżu występowanie komórek konwekcyjnych. Z tych komórek konwekcyjnych pojawiają się opady. Lokalnie te opady będą dosyć intensywne. Im dalej w kierunku południowo-wschodnim, tym oczywiście mniej tych opadów bądź opadów brak, jednak te zachmurzenie jeszcze będzie tam występowało. Zdecydowanie lepsza pogoda w tym momencie występuje w Polsce południowo-zachodniej i południowej. Tam już mamy. Całkiem czyste niebo. W kolejnych godzinach ta pogoda będzie się poprawiać. Zerknijmy sobie, moi drodzy, na sytuację baryczną, zobaczymy, jak ta sytuacja baryczna będzie wyglądać. Zacznijmy od dziś, od poniedziałku, od godzin popołudniowych, i to, co my widzimy, to właśnie widzimy niż helma 7, 1007 hektopascali. Widzimy również wyże, wyże Werner. Te wyże w tym momencie mają. Po 1018 i 1021 hektopaskali znajdują się nad Morzem Północnym, jeden ośrodek, drugi znajduje się nad Rumunią. Z Rumunii w ogóle w tym momencie Wam tę prognozę przygotowywuję, no i mamy tutaj piękną, słoneczną pogodę z całkiem nawet przyjemną temperaturą. W przypadku Polski powoli ta pogoda będzie się dopiero poprawiać, szczególnie w Polsce południowej, południowo-zachodniej i zachodniej. No i cóż, temperatury. Z racji tego, że dopiero co przemieścił się nad Polską nisz, te temperatury wcale zbyt wysokie nie są i w najcieplejszym momencie dnia będzie to od 10 do 12 bądź 13 stopni Celsjusza. Cyrkulacja w wyżu również nie pomaga, dlatego, bo ściąga cały czas chłodne powietrze, między innymi do Polski. Kolejne dni, no to tutaj zmieni nam się amplituda temperatur, wzrośnie nam amplituda temperatur. O ile dni będą całkiem przyjemne, to noce niestety nie. Mamy przed sobą trend już typowo jesienny i temu trendowi w tym momencie się przyjrzymy. Przyjrzymy się chociażby w aplikacji WX Charts, w modelu, w modelu przyjrzymy się, GFS i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przede wszystkim, przed nami dosyć wyżowa pogoda. Ta wyżowa pogoda będzie trwała przez kilka dni minimum widzimy kolejne doliny geopotencjału, które się będą tworzyć. Jednak tego doliny geopotencjału są no, daleko nad Atlantykiem. My mimo tego, mimo wszystko będziemy tutaj po wschodniej stronie tych dolin. Tutaj warto zwrócić uwagę, między innymi na temperatury, na temperatury na wysokości 850 to i na ich anomalie anomalia w kolejnych dniach tych temperatur będzie dodatnia i to by była całkiem dobra informacja natomiast problem jest taki że będziemy raczej pod wpływem wyżów przez dłuższy czas Pogodzie, więc te temperatury szczególnie w nocy będą spadać. Widzimy, że szczególnie w nocy, ja tutaj animuję kolejne dni, kolejne noce według modelu GFS, widzimy, że w nocy te temperatury dosyć mocno będą spadać, szczególnie 16, 17, 18, 19, 20 i 21 października. Tutaj warto się przyjrzeć właśnie między innymi 20 i 21 października i to w tym momencie uczynimy, zobaczymy jak te temperatury mocno będą spadać, zerknijmy sobie na model Swiss HD 4x4, zobaczmy czy tutaj mamy, tutaj mamy ostatni dzień to jest 16, więc icon HD i sprawdźmy sobie temperatury 18 19 chociażby, zobaczmy jak wtedy będzie nad ranem bo tak, tak jak wspominałem, w kolejnych dniach będziemy mieli bezchmurne niebo. To bezchmurne niebo będzie powodowało, że noce szczególnie będą już chłodne. Zacznijmy 22, 23 w tym momencie to jest bardzo istotne, są bardzo istotne dni. Jak widzimy nad Europą dominacja wyżów, te wyże będą dominowały przez długi czas w pogodzie, no i będą powodowały powolny, ale jednak spadek temperatury. We wtorek. Wyżę nad, e, nad Oceanem Atlantyckim z ciśnieniem 1031 hektoPaskali, wyż nad Morzem Czarnym z ciśnieniem 1033 hP, wyższa również powinien być nad Polską. Ta sytuacja spowoduje, że będziemy mieli bardzo wolny przepływ powietrza, a w nocy, szczególnie po północy, temperatury bardzo mocno zaczną nam spadać i tutaj w tym momencie zerknijmy sobie właśnie jak mocno te temperatury mogą nam spadać. Jak widzimy noc z czwartku na piątek 17-18 października, bezchmurne niebo praktycznie w całym kraju. Przez co temperatury w wielu miejscach, przede wszystkim Polski Wschodniej, zbliżą się do 0 stopni Celsjusza na wysokości 2 metrów. Oznaczać to będzie, że przy gruncie będziemy mieli temperatury zdecydowanie niższe. Przy gruncie te temperatury mogą osiągać minus 1-2 stopnie Celsjusza. Tak widzi model ICON. Modele CMWF widzi jeszcze wyższe temperatury przy gruncie od 3 do 4 stopni Celsjusza. Natomiast widzimy, że z dnia na dzień te temperatury nam będą maleć. Zerknijmy sobie jeszcze na GFS. GFS widzi trochę wyższe temperatury no 3 do 4 stopni Celsjusza teoretycznie przy gruncie. Sprawdźmy kolejną noc. Sprawdźmy kolejną noc z piątku na sobotę. Ja tutaj wybiorę w tym momencie model ECMWF. Zobaczymy, czy tutaj obejmie nam. Tak, z, przepraszam, to był 22, 21, 22. Wtedy te temperatury spadną, powinny spaść mocniej. No i widzimy tutaj w modelu ECMWF południowy wschód, południe polski z temperaturami od 0 do 2 stopni Celsjusza. Model GFS również widzi w Polsce wschodniej i południowej już bardzo niskie temperatury od 2 do 4 stopni Celsjusza. Trzeba zerknąć jeszcze raz na temperatury przy gruncie. Tutaj możemy sprawdzić to w modelu ECMWF i widzimy tutaj Temperatury rzędu od minus 1 do minus 3 stopni Celsjusza. W nocy z 22 na 23 również bardzo niskie temperatury od minus 1 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza. Więc mamy już taką, no, można by powiedzieć, typową jesień, kiedy w dzień temperatury mogą wzrastać do jakichś. To są temperatury akurat przy gruncie. Do 14 bądź 15 stopni Celsjusza natomiast w nocy będą spadały do wartości zbliżonych do zera bądź delikatnie ujemnych. A więc amplituda temperatur będzie dosyć wysoka. O tej amplitudzie porozmawiamy sobie jeszcze w kolejnych wyliczeniach. Pozdrawiam serdecznie.